Serdecznie. Jesteśmy w Liverpool w gościnie w polskiej organizacji, w organizacji polonijnej Polskie Mercer, Merseyside. Mercer. Mercer tak, także wdzięczność dla, dla Bartosza Lisowskiego, wdzięczność dla, dla Daniela Rewersa, dla Marii Król, dla wszystkich, którzy przyczynili się we współorganizacji. Wdzięczność też dla Was za to, że przyszliście. Realizujemy w Polsce i przyjechałem tu z Moniką Kowalik, prezesem Fundacji Moc Wdzięczności, którą powołaliśmy razem ze Stefanem poprawą w celu realizacji projektów społecznych, projektu, projektów edukacyjnych. Te projekty w, w moim wydaniu są związane z postrzeganiem, z innym niż dotychczas postrzeganiem rzeczywistości i z innym niż dotychczas z inną formą komunikacji, tak? niż Niż właśnie dotychczas, bo zostaliśmy w pewien sposób zaprogramowani, po to, żeby służyć pewnym systemom, pewnym tworom, tak? Ale teraz przychodzi czas przebudzenia i chodzi o to, żeby się w tej rzeczywistości tutaj wybudzić i wyjść z pewnych swoich ograniczeń i żyć pełnią życia, bo każdy z nas i ty także, każdy z nas zasługuje na wszystko, co najlepsze, na dostatek miłości. W swoim życiu na dostatek szacunku, na dostatek akceptacji, bo jesteśmy, jesteśmy różni, tak? Różnorodni, wysadcy, niscy, szczupli, chudsi, kudłaci i łysi. I są tacy, co mają zęby, i ci, co nie mają zębów, więc jesteśmy różnorodni, i każdy chciał, chciałby z nas, z tej takiej odmienności, różnorodności, być po prostu akceptowanym, tak? Między innymi akceptowanym, bo chciałby być szanowanym, chciałby być kochanym, tak? żeby dostatek materialny nam towarzyszył w życiu, żeby nie trzeba było się martwić od pierwszego do pierwszego, czy starczy na te wszystkie opłaty, rachunki w Polsce, na te jakieś tam ZUSy, waty, inne tam podatki i opłaty. I jeszcze chodzi o to, żebyśmy doświadczyli, żebyśmy mogli w życiu realizować swoją własną pasję, żebyśmy odnaleźli tą pasję. Jak, jak odnajdziemy swoją pasję, bawimy się jak dzieci, tak? W tym czymś, tak? Tworzymy dzieła sztuki ponadprzeciętne, które mają swój blask, swoje lśnienie. Nie mamy konkurencji na to swoje coś. Każdy ma swoje. Ktoś jest może kosmetyczką, ktoś fryzjerką, ktoś malarzem, yy, może rzeźbiarzem, może, może hydraulikiem, tak? albo mechanikiem samochodowym. Ale jeśli realizuje swoją pasję... Yy, jest ponadprzeciętny i po prostu, przy okazji, realizując pasję, jest szanowany, jest kochany, akceptowany i, i dostat doświadcza dostatku materialnego. Ty także jesteś unikalny, tak jesteś wyjątkowy, jesteś ponadprzeciętny. Może jeszcze dzisiaj nie odnalazłeś swojej pasji, to jest tylko kwestia czasu, związanego też i z pewną praktyką innego postrzegania i innej komunikacji bo całe to dzisiejsze spotkanie cały ten projekt edukacyjno-komunikacyjny, że tak powiem, jest związany z przeprogramowaniem postrzegania i przeprogramowaniem komunikacji, program czyli programowanie, czyli to programowanie dotyczy jakiegoś takiego robota, jakiegoś komputera, tak I się okaże, że po części, że właśnie nasze ciało to jest tylko taki wehikuł do doświadczania w, do do, do do doświadczania, do zbierania doświadczeń, do kreowania życia i smakowania tego życia. Mamy nawet detektory w tym wehikule, w tym urządzeniu, ale mamy też i pewien, pewien pewną pamięć i system operacyjny, który został zaprogramowany przez pewne twory i jeśli my kierujemy się tymi programami, tak, to my doświadczamy, doświadczaliśmy tutaj słabych smaków. Jeśli kierowaliśmy się takimi programami, ja od małego dziecka byłem programowany, że, że życie jest ciężkie. Jako mały chłopiec urodzony na wsi, pracujący od najmłodszych lat w gospodarstwie, gdzie nie było za bardzo maszyn, tak? nie było kombajnów, dużo pracy fizycznej, takiej ciężkiej, trudnej w różnych warunkach klimatycznych i w ogromnych upałach, i w wielkim mrozie, tak? To byłem programowany, że życie jest ciężkie, że trzeba dużo pracować, że dużo się pracuje, odrobinę się zarabia, że ludzie są niebezpieczni, trzeba uważać. Więc jak do nas do wsi wjeżdżali cyganie, to temu małemu chłopcu, temu Miętusiowi, mówiła mama, żeby nie wychodził poza, poza ogrodzenie, bo cyganie kradną dzieci, tak? I że mogliby mnie ukraść i gdzieś tam na targowisku sprzedać. Że trzeba uważać na Niemców, bo już tyle razy napadli na Polskę i rozbiory, i pierwsza wojna, i druga, i zabory, i coś tam. I Trzeba uważać że na Rosjan, bo tak samo z drugiej strony 17 września, potem, potem stalinizm, w międzyczasie różne też perturbacje, że trzeba uważać i, i być w strachu przed Ukraińcami, bo, bo coś tam tak się wydarzyło, że rzeź wołyńska, inne zdarzenia przed Żydami, że tam. Katyni, Ostaszków i te inne, Kozielsk, Starobielsk, że, że też ich trzeba się bać, że kogoś się trzeba bać. I będąc programowany na, na strach, tak? przypominając sobie, bo, bo ktoś powiedział coś o Niemcach i ja od razu w strach, tak? czy o Żydach, czy o Romach, czy o Ukraińcach, to jeśli jesteśmy zaprogramowani na strach i myślimy o tym, a nie wiedziałem o tym, że myślenie i plus emocja strachu powoduje materializację przedmiotu obserwacji. Później się dopiero pojawiła w moim życiu fizyka kwantowa, która, która zaczęła udowadniać pewne korelacje między tym, jak postrzegamy i jakie stany w sobie mamy. Tak? Dzisiaj my to sobie dokładnie wszystko mówimy, ale fizyka zaczęła dowodzić tego, że, że ten świat układa się zgodnie z naszym przeważającym przekonaniem. Tak? Jak tu kształtować te przekonania świadomie, tak, jak się komunikować ze światem, aby żyć sobie tutaj dostatnio, tak, aby żyć, żyć sobie tutaj w takim raju na ziemi, tak? Jest to możliwe, bo ja y, doświadczałem i nadzwyczajnego prosperity, później, żeby móc tutaj stanąć i wystąpić przed Wami, potrzebowałem doświadczenia jeszcze przeogromnej porażki, więc jedno i drugie jest moim doświadczeniem, tak. I po, po tej porażce wygrzebałem się, wygramoliłem się z tych swoich takich życiowych perturbacji, między innymi poprzez te zasady, o których ja tutaj mówię, a właściwie przede wszystkim nie poprzez jakiś przypadek, że ktoś mi w czymś pomógł, tylko po prostu będąc dociśnięty do ściany, wgnieciony, wdeptany w podłogę już przez życie, przez pewne okoliczności. Dzisiaj wiem, że to były moje wybory. I konsekwencje moich wyborów doprowadziły mnie do takiego stanu, który nazywam stanem dna nocnika, tak? takiego życiowego nocnika, gdzie są słabe, bardzo słabe jakości życia. Wygramoliłem się z tego tak? Tym, tymi metodami, o których tu dzisiaj będę mówił. Więc to, co tutaj dzisiaj będzie Wam przedstawione, to jest kwintesencja z moich ostatnich co najmniej 10 lat. Gdzie wychodziłem z tego nocnika, przez kilka lat mi to zajęło. Wy to co, wy ze swoich jakichś tam życiowych perturbacji wcale nie musicie lata wychodzić, bo to, co tutaj dostaniecie, to jest konkretne narzędzia, tak? To jest kwintesencja, to jest śmietanka, jakby odwirowana i Wy będziecie mogli w krótkim czasie, bardzo szybko uzdrowić jakość swojego życia i dowiecie się m.in. to, że. Tylko ty możesz to zrobić, czyli poprawić jakość swojego życia, że nikt za ciebie w tej rzeczywistości, w tej iluzorycznej, holograficznej, jednorodnej rzeczywistości nic nie zrobi. Ja za chwilę te niejasne pojęcia, jakiś tam hologram, jakaś iluzja, coś tu tutaj powiedziałem. Może dzisiaj jeszcze na teraz nie zrozumiałe, ale chodzi o to, że postaram się to w sposób łopatologiczny, czyli jak najprostszy. I, y, przedstawić i to, co tutaj na tych prelekcjach się odbywa, y, ta metodologia nauczania, metodologia pracy z uczestnikami szkoleń nazywa się y, łopatologią stosowaną. Czyli trudne przedstawienie w jak najprostszy sposób i do zastosowania od razu. Tu i teraz, do zastosowania, tak? I ma się to od razu przełożyć na wymierne korzyści, od razu. I tutaj dzisiaj dostaniesz na koniec zadanie domowe, a właściwie zadanie na czas powrotu do domu i zadanie domowe, tak? Gdybym zapomniał, to proszę przypomnijcie mi, żeby wypraktykować pewne rzeczy, a sprawdzenie będzie, jak staniecie w domu przed lustrem, tak? Więc tak, zasługujesz na wszystko to, co najlepsze i tylko ty możesz sam po to sięgnąć. Oczywiście będzie wokół ciebie pełno osób, które ci zaproponują, że one cię tam zaprowadzą. Tam będą politycy, tak. Tam będą guru jakiś różnych ruchów religijnych yy, czy kapłani. Tak? Yy, tam będą jacyś przewodnicy duchowi, jacyś coachowie, może, że oni coś za ciebie zrobią. Najważniejsze, żebyś tylko miał pieniądze i ty za to żeby za to płacił, oni Ciebie pooczyszczają, poodpinają, poprzepinają, podopinają, poustawiają. Coś za Ciebie zrobią, tak, a tylko mniej pieniądze i płać. Chodzi o to, że w tej rzeczywistości, w jakiej tutaj jesteś, jako obserwator, i wszystko wokół Ciebie jest twoją własną projekcją, Twojego wnętrza, nikt za Ciebie właśnie nic nie może zrobić. Tylko ty sam. Tylko ty sam możesz poprawić jakość swojego życia poprzez świadome postrzeganie i świadomą komunikację ze wszystkim, co jest. A to, co jest? Co, co to jest, to wszystko, co jest? Bo otaczają Ciebie inni ludzie, rośliny, zwierzęta, minerały, przedmioty. Co to jest? Kto to jest? Tak? Za chwilę sobie odpowiemy na to pytanie. Czyli tylko tak, przerzucimy sobie kartkę na drugą stronę. Mamy taką bardzo oryginalną tutaj tablicę. Myślę, że jest dobrze widoczna. Dobrze. Chodzi o to, że od momentu urodzenia, gdy urodziliśmy się jako dziewczynka, jako chłopiec, byliśmy programowani, programowani na formę. Przeszliśmy w formie ludzkiej, w odmianie żeńskiej albo męskiej, tak? A jest do wyboru postrzeganie jako forma albo jako istota. Byliśmy programowani na formę. Urodzoną w, jako człowiek, płci żeńskiej albo męskiej, rasy białej, narodowości polskiej, tak? Yy, I zostaliśmy, ta forma po prostu została podczepiona od razu pod pewne systemy, które my sobie później nazwiemy systemami egregorycznymi, czyli systemami takimi mm, związanymi z takimi systemami, które żywią się energią żywych ludzi, tak? Systemy egregoryczne. Systemy pasożytnicze, później się dowiemy, kim one jednocześnie są, i zdziwimy się, gdy się okaże, że są też częścią nas, ale z innego poziomu. I dlatego naszym zadaniem będzie je pokochać, jak wszystko, co niepokochane dotychczas. Jeśli chcemy wyjść z pewnej gry, trzeba nam będzie ukochać nieukochane. Tak? I na logikę świata lewopółkulowego, świata umysłu, jest to nie do wykonania. Tak? Ale jeśli sobie tutaj wytłumaczymy, dobrze zdefiniujemy, kim my jesteśmy, tak? i poczujemy to, że jesteśmy czymś więcej niż tylko formą, na którą nas zaprogramowano, bo przypisano ciebie w systemie, w akcie urodzenia do, do tej narodowości, do rasy, tak? do państwowości, nadano ci numer. W tej grupie, numer PESEL. Zaraz Ciebie później, chwilę później, zaniesiono do, do, do kościoła. Tam Ciebie podłączono pod drugi system, pewien system, tak, który też jest systemem egregorycznym. Później też podłączono pod trzeci system, system farmacji i, i medycyny tak, nienaturalnej poprzez różne formy szczepień. Dzisiaj to się odbywa już w pierwszej. Dobie, właściwie w pierwszej godzinie chyba po, po urodzeniu, kiedyś to troszeczkę później, więc byliśmy od samego początku podłączeni po trzy systemy Religi narodowościowy, religijny i taki farmaceutyczno-medyczny. I byliśmy cały czas poprzez szkołę, przedszko przedszkole, szkołę, lekcje religii programowani na formę, na to, że jesteś oddzielony od wszystkiego, po to między innymi były też te szkolenia. I, i, I programowanie w niskiej częstotliwości, w, żeby być w strachu, że ludzie to wilcy, że wszystko jest niebezpieczne i ci zagraża, że życie jest ciężkie, że o wszystko trzeba walczyć, to są pewne programy w umyśle. Za chwilę się dowiemy w oparciu o, o fizykę, że jeśli obserwator skupia się, skupia swoją energię, skupia się na czymś, to to, na czym się skupia, to namnaża się w jego życiu. Tak? Bo my mamy. Moc kreacji, tylko dotychczas wykorzystywaliśmy tą moc nieświadomie i kreowaliśmy to, czego nie chcieliśmy. A tu dostaniesz dzisiaj narzędzia do kreacji tego, co chcesz. Przy czym ja będę zachęcał, żeby najpierw pozamykać pewne kontrakty. Jakieś kontrakty? O jakie kontrakty chodzi? Otóż dowiesz się, że jesteś czymś więcej i kimś więcej, tak, i że to, co przydarza się w Twoim życiu, że to też jest wszystko Twoje i żeby tutaj do, doświadczyć stuprocentowej odpowiedzialności, przyjąć odpowiedzialność za wszystko, co Ciebie w życiu spotyka, ale szczególnie za to, co jest gorzkie, bo to, co jest gorzkie, jest Tobie przynoszone do Twojego życia w oparciu o pewien kontrakt. O pewien kontrakt, tak? I ten, co Ci przynosi to coś do Twojego życia, co Ciebie to... nie podoba się to, Ciebie to wkurza. Niektórzy mówią, że ich to wkur wkurza, tak? tak, tak bardzo ich to boli, tak, to nadal jest to ich, tylko, tylko nie uznają tego i w momencie, gdy nie ma stuprocentowej odpowiedzialności za wszystko, co nas tu w życiu spotyka, to kontrakty są ciągle wznawiane, tak, a my sobie tutaj pozamykamy pewne kontrakty. Więc kim że jesteśmy? Programowani byliśmy na to, że jesteśmy tylko człowiekiem i, na, ma, i że mamy jedno życie. Od urodzenia do, do, do śmierci, tak? I że w tym życiu trzeba sobie ugrać jak najwięcej, że trzeba być kimś. Kiedyś mówiono, że trzeba się szkolić, być tam jakimś tam profesorem, albo lekarzem, albo doktorem, albo adwokatem, albo tam nie wiem, kim, ale żeby sobie, albo politykiem, albo generałem jakimś, tak, albo księdzem, żeby po prostu ugrać w tym życiu jak najwięcej, bo jedno jest tylko życie, tak się mówiło. Tak? I w różnych hierarchiach, po tych różnych hierarchiach, ludzie się pieli: od zwykłego specjalisty poprzez kierownika, naczelnika do, do ministra, od szeregowego poprzez kaprala. Jakiegoś podporucznika do generała, tak, albo od, od, od księdza, czy jakiegoś tam prałata, biskupa, czy innego tam jakiegoś, tam, uszmy, prymasa, żeby się piąć po tych szczeblach, tych takich piramidalnych konstrukcji, i wtedy człowiek będzie szczęśliwy. A ja znam tych ludzi, które, którzy są na szczytach, tak, i wcale nie są szczęśliwi. Tak? Są też splątani bardzo mocno. Co prawda w materii może lepiej im się darzy, że, że mają dostatek materialny, ale wcale on nie daje im szczęścia. Jest całkiem inny świat. Oprócz tego świata, tej gonitwy, tej walki, tej rywalizacji, tego pięcia się po tych szczeblach hierarchicznej kariery, jest inny świat. W Twoim zasięgu. I on będzie, po raz enty będę mówił, wielokrotnie będę powtarzał, te kluczowe słowa ten świat jest związany z innym postrzeganiem i inną komunikacją i to dotyczy tylko ciebie nieważne jak inni będą postrzegać tak chodzi o to że ty jesteś dla siebie najważniejszą osobą gdy się dowiesz że jesteś jedyną osobą tutaj tutaj te, na tej sali jesteś jedyny prawdziwy tylko ty ty jako obserwator i wokół ciebie także jesteś ty we wszystkim co jest od tego momentu zaczyna się postrzeganie jednorodne. Jesteś czymś więcej niż tylko tym fizycznym ciałem i ty nie umierasz. Ciało może za jakiś czas tak, już w jakiś sposób się zużyć, tak? natomiast je, jesteś nieumierającą istotą, jesteś istotą duchową. O tym też mówi jednorodna teoria Pola. I troszeczkę do niej nawiążemy. W takim dużym skrócie i uproszczeniu jednorodna teoria pole jako taki fundament w fizyce yy, mówi o tym, że z jednorodna, czyli z jednego źródła, z jednego wszystko się urodziło. Jednorodna, z jednego urodziło się wszystko. Czyli, że to jedno, ten prapoczątek, to źródło podzieliło się, wydało z siebie dużo części siebie. Tak dużo, że wszystko jest nim. Tym źródłem w podzieleniu, tak? Wszystko. Więc wszystko, będąc z jednego źródła, z jednej matki, wszystko jest swoim bratem i siostrą, tylko my tutaj w tym doświadczeniu zasnęliśmy i zapomnieliśmy, kim my jesteśmy, tak? A teraz sobie delikatnie przypominamy, i będę zachęcał Ciebie do tego, abyś się wczuwał, czyli ja za chwilę o tym opowiem. Ale żebyś wszystko to, co teraz tutaj mówię, bo wchodzimy, jak to kolega mówił o tym, że wchodzimy w taką erę ryb, tak? Jak dobrze kojarzę, że wodnika, wychodzimy z ery ryb. Ja tam się na tej astrologii nie znam. Natomiast i rzeczywiście tak jest, że etap życia, gdzie tylko wierzono w jakieś koncepcje, w jakieś prawdy, w jakieś autorytety, ten etap się kończy. Od tego momentu ty masz wszystko sprawdzać i żyć swoim własnym życiem, a nie że wierzysz w jakiś naukowców, autorytetów, yy, proroków, co oni tam powiedzieli. Ty to wszystko sprawdzaj. Sprawdzaj też to, co ja tutaj tobie mówię, w jaki sposób sprawdzaj. Dwoma metodami, o czym sobie jeszcze dzisiaj powiemy. Pierwsza metoda to test kinezjologiczny według Hawkinsa, czyli jak się czujesz, gdy ten gość mówi to, co mówi, tak? gdy tutaj stoi i mówi. A ty, jak się czujesz? Czy coś ci pasuje, czy coś zgrzyta? Tak? Czy czujesz ciepło, czy zimno? Tak? Czy czujesz, że ci na te słowa, które on mówi, bo twoje ciało podpowiada? Tak? Właściwie poprzez twoje ciało dostajesz podpowiedź. Skąd dostajesz podpowiedź? Od swojej wyższej części ja, bo, bo ty nie jesteś tylko tą formą ludzką. Jesteś czymś więcej. Wrócę do jednorodnej teorii pola. Z jednego urodzone jest wszystko, wszystko podzieliło się na nieskończonej ilości części siebie, wszystko jest połączone subtelnie ze sobą, tak? Ale wszystko wychodzi z jednego źródła. I teraz chodzi o to, że rewolucja w Twoim życiu zaczyna się w momencie, gdy sobie uświadomisz, że w tym źródłem to jesteś Ty jako najwyższa świadomość. Jesteś Ty jako ta najwyższa istota duchowa. Tak? Jesteś źródłem, które podzieliło się na nieskończoną ilość części siebie. I teraz, jak, jak ty się czujesz z tym? Błogo, czy chłodno, czy zimno? Że to ty jesteś tą najwyższą istotą duchową, podzieliłeś się na nieskończone ilości części siebie takich duszyczek. To wszystko to są twoje, twoi bracia i siostry, i te duszyczki przyjęły w świecie form różne formy: formy ludzkie, formy zwierzęce, formy roślinne. Formy minerałów, formy przedmiotów. To są wszystko Twoi bracia i siostry. Jak ty się z tym czujesz? Tak? Jeśli sobie to uświadomisz, że jesteś subtelnie, jesteś po pierwsze yy, źródłem rzeczy, uświadomisz swoje, swoje źródlane pochodzenie, uświadomisz sobie i połączenie ze wszystkim, co jest i czujesz się z tym błogo, to w momencie, gdy uzyskasz ten błogi stan, to błogie uczucie. Gdy zaczniesz to uczucie przejawiać w komunikacji z innymi częściami siebie, bo wszystko jest tobą. Na tej sali, ani nigdzie, nawet jak wyjdziesz stąd, na tej, na, ale najpierw na tej sali, na tej sali nie ma nikogo innego, jak jesteś tylko ty w sobie i ty we wszystkim, co jest. Uświadom sobie, że jesteś tu ty w sobie i ty we wszystkim, co jest. I to krzesło, tak, i, I ci inni ludzie, i te statywy, i te kamery, i te lampy, to wszystko to jest część Ciebie. I teraz od jakości Twojej komunikacji z innymi częściami siebie zależy dalsza jakość swoje, Twojego życia. I masz do wyboru. Możesz zasnąć i po staremu walczyć. Bo ten stary świat, który już zamykamy, to świat walki, świat ucieczki, świat rywalizacji, świat... Kombinacji, świat manipulacji, szantażu, tak? podkopywania pod kimś dołki. Możesz wrócić do tamtego świata, ale wiedz, że cokolwiek czynisz, to sobie to czynisz i wszystko do Ciebie wróci, bo w, tutaj, w tym świecie, w tej gęstości żyjesz w takim doświadczeniu przyczynowo-skutkowym, że cokolwiek czynisz, to do Ciebie wraca, bo wszystko jest Twoim lustrem, wszystko jest Twoim lustrem, wszyscy są Twoim lustrem. I cokolwiek komukolwiek czynimy, to zawsze do nas wróci. W tym albo w kolejnym przejawieniu, tak, w tak zwanym kolejnym życiu. Więc mając świadomość tego, że jesteś źródłem wszech rzeczy, że podzieliłeś się na siebie i na inne części siebie w różnych formach, tak? Przedmioty, rośliny, zwierzęta, ludzie, ludzie w różnych kolorach skóry, co tutaj jest bardziej widoczne, tak? I żółte, i, i ciemne, i, i białe, różne kolory skóry, różne rasy, różne narodowości. I od tego, jak ty będziesz się komunikował, zależy dalsza jakość Twojego życia. I teraz tak, zobaczcie, to jest tak, że yy, mam do wyboru jakość komunikacji z tą tablicą, tak? Mogę ją przestać szanować, tak? Mogę ją zacząć boksować. Ale jestem świadomy, tak, że cokolwiek czynię, teraz to szybko wraca. Jeśli ja ją boksuję, to sam siebie boksuję, bo do mnie to do mnie wróci. Jeśli pogardzę cokolwiek kogokolwiek, to też do mnie to bardzo szybko wróci, bo wszystko jest twoim lustrem. Żyjesz w rzeczywistości, tak, jednorodnej, która podzieliła się na nieskończoną ilość światów, form, tak? ale wszystkie te formy są dla ciebie lustrami. I cokolwiek do nich wyślesz, to wszystko do Ciebie wróci. Więc nakierowuje Ciebie na pewne takie postrzeganie i na taką jakość komunikacji, żebyś widział we wszystkich siebie i w we wszystkich ludziach, roślinach, zwierzętach, minerałach, przedmiotach, żebyś widział Cię siebie i żebyś komunikował się tak, jak chciałbyś być traktowany. Jeśli chcesz być trak traktowany, tak. Ale jeśli chcesz, jeśli będziesz tak czynił, walczył, kombinował, to sam będziesz obrywał. Tak? I to coraz szybciej to w tej chwili wraca. Więc chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że jesteś czymś więcej niż tylko formą. Jesteś istotą, która podzieliła się na nieskończoną ilość części siebie, które to części siebie przybrały różne formy. Ty w tej chwili budzisz się do życia, otwierasz oczy formie ludzkiej w odmianie w płci żeńskiej albo męskiej, tak? Uświadamiasz sobie, że jesteś źródłem, wokół ciebie jest, są inne części siebie. Masz do wyboru, możesz walczyć, ale krzywdę sobie zrobisz i masz do wyboru szanować, akceptować, okazywać wdzięczność i miłość i wtedy dobrze sobie zrobisz. Tak? Więc to do tego jeszcze kluczowego stwierdzenia, tutaj statusu wrócimy, jeszcze raz przypomnę. Pewne kluczowe rzeczy będę przypominał wielokrotnie. Jesteś czymś więcej niż tylko forma ludzka. To nie jest Twoje jedyne życie. Ono się, twoje życie nigdy się nie kończy. Chociaż programowani byliśmy na to, że ono się kiedyś skończy. Jak się skończy, to już się świat dla Ciebie kończy. W tym ciele fizycznym masz do dyspozycji umysł i zmysły. Zmysły: wzrok, słuch, węch, dotyk i smak. Na nich dzisiaj będziemy bardzo dużo bazować na temat i rozmawiać o tych zmysłach, tak? Bo przy pomocy tych zmysłów, przy pomocy zmysłów kreujesz rzeczywistość i rejestrujesz wykreowaną rzeczywistość. Omówimy sobie to na pewnych grafikach. Natomiast e, mamy system operacyjny, mamy umysł i jeśli tu są włączone programy, a zostały wgrane program, w, w programy cierpienia, strachu, żalu, pretensji, okazywania niezadowolenia, to, jakie, to, to życie nasze układa się zgodnie z tymi programami. My zasilamy nieświadomie zasilaliśmy te programy, ten Stary Świat już kończymy, związany z tymi programami, tak? ale sobie musimy to uświadomić, uzmysłowić i wtedy uwalniamy się od działania tych, tych programów. Więc co, to, co najważniejsze, jesteś istotą duchową, nieskoń, niekoń, nieskończoną, wszechpotężną istotą duchową, która podzieliła się na, na inne części siebie. Wszystko to ty jesteś, i doświadczasz tutaj przebudzenia w formie ludzkiej, w odmianie żeńskiej albo męskiej, narodowości polskiej. Ta narodowość ma nadzwyczajną, nadzwyczajną predyspozycję, inną większą, lepszą niż inne narodowości do wybudzenia się w tej rzeczywistości tak? i dania pewnego początku do do lawinowego do pewnej lawinowej reakcji czy też łańcuchowej reakcji, czy też efektu domina albo też efektu, efektu motyla. Tak? O tym sobie też jeszcze, jeszcze powiemy. Więc twoje ciało fizyczne, na które dotychczas mówiono, że to jest najważniejsze, że to jest, tak naprawdę, pewien awatar, pewna forma, dom i świątynia dla Twojej istoty duchowej. tak? Należy o nie dbać i szanować i okazywać mu wdzięczność, ale nie utożsamiać się, że to, że to Ty jesteś. Że to Ty jesteś tylko i wyłącznie ciałem fizycznym. Jesteś czymś więcej. Jesteś taką istotą, gdzie nie ma już większej istoty ponad Ciebie, chociaż będzie, będą takie systemy, które będą chciały Ci sprzedać bajkę, że coś jest większego od Ciebie, żebyś Ty padł na kolana i wszedł w kult. W kult. Najlepiej jeszcze kult ofiarny. Jeśli wchodzimy w kult ofiarny, składamy ofiarę z siebie w tym kulcie, a zgodnie z zasadą ofiary i kata, jak się, je, jesteśmy ofiarą i wchodzimy w kult ofiarny, zawsze musi przyjść kat, tak? Yy, który musi... Dokonać swojej czynności, czyli skatować, że tak powiem. Dobrze, wróćmy teraz, teraz przejdźmy do, do tego samego, ale inaczej przedstawionego, bo cały czas budujemy fundament pewnej, pewnej wiedzy, pewnej świadomości. Więc kim jesteś? Jesteś źródłem wszech rzeczy. Jednocześnie jesteś też oceanem kropelek, które wyszły z tego źródła. Wszystko jest Twoim bratem i siostrą wszystkie kropelki, tak? Jak się z tym czujesz? To już jest Twój test kinezjologiczny. Jak się czujesz z tym, że wszystko jest Twoim bratem i siostrą? Tak? Jesteś subtelnie połączony ze wszystkim, co jest. Jesteś źródłem wszech rzeczy. Jesteś najważniejszą istotą w Twoim hologramie, bo jest to holograficzna rzeczywistość, gdzie tak naprawdę nawet to ciało jest Twoim holog jest hologramem. Wszystko jest pewną hologramem i iluzją, tak? a Ty, jako świadomość, jesteś jedyny prawdziwy, najważniejszy. I poprzez tego awatara, tutaj w tym awatarze, zaprogramowanym na nieprzebudzenie, ty się jednak budzisz. Zaczynasz inaczej postrzegać, zaczynasz inaczej czuć, zaczynasz się inaczej komunikować, widząc we wszystkich istotach, we wszystkich formach siebie, swojego brata i swoją siostrę. I od jakości twojej komunikacji z, z braćmi i siostrami zależy dalsza jakość twojego życia, bo żyjesz w rzeczywistości przyczynowo-skutkowej. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Tak? Co się sieje, to się zbiera. Ale kto mieczem wojuje, czy pięścią wojuje, to pięścią będzie poobijany. Tak? Więc tak, masz potrójny status: źródła, oceanu i kropelki. Uświadom to sobie, tak? że jesteś czymś więcej niż tylko kropelką. Programowany byłeś na kropelkę. Dlatego, gdy jest się programowanym na kropelkę, można wgrać takiemu człowiekowi różne programy dualne. Tak? Programy, że on jest oddzielony od wszystkiego, on jest Polakiem, a przeciwko niemu są Niemcy, Rosjanie, Żydzi, Ukraińcy, Cyganie. On zapomina w tym momencie, że ci Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy i Cyganie to są jego bracia i siostry. I jeśli on wypuści z siebie nienawiść, niezadowolenie, żal, pretensje, złość, to to do niego wróci tak? i będzie cierpiał. Dopóki się nie obudzimy w tym życiu, cierpimy. Tak? A chodzi o to, że już dziś możesz, jeśli są jakieś niedomagania, możesz uzdrowić swoje życie i żyć już tutaj, w raju na ziemi. Tak? W coraz to lepszym dostatku. I tylko Ty możesz to dla siebie zrobić. Więc jesteś wszystkim już trzy kroki teraz. Po pierwsze, trzeba sobie to uświadomić, Potem poczuć to, tą informację. Na razie dostajesz informację. Zgodnie z jednorodną teorią Pola, no, albo nawiązując do jednorodnej teorii Pola, jesteś źródłem rzeczy. Wszystko, co jest wokół ciebie, jest twoim bratem i siostrą. To na razie jest wiedza. Ale jak się czujesz z tą wiedzą? Ciepło czy zimno? Tak? Jeśli czujesz się dobrze, masz uczucie w sobie, jest ono błogie, to uczucie, tak? to jeśli to uczucie przejawisz w komunikacji z innymi formami, świadomie przejawisz to uczucie, widząc w tych formach swojego brata i siostrę, tak? to wchodzisz na pewną inną częstotliwość. A ta inna częstotliwość powoduje, że zmienia się jakość twojego życia. Dotychczas... Gdy byłeś w częstotliwości oddzielenia, że wszystko jest oddzielone ode mnie, że tutaj w życiu trzeba walczyć, że życie jest ciężkie, że pieniądze się ciężko zarabia, zagrażają mi Niemcy, Rosjanie, Żydzi, Ukraińcy, Romowie i tam nie wiem kto jeszcze, zagraża mi kataklizm, jakaś tam choroba, jakiś reset finansowy i nie wiem co tam jeszcze. Otwórzcie drzwi, proszę. To, że jeśli mi wszystko zagraża, tak, to byliśmy w strachu. A jeśli jesteśmy w strachu, to strach jest pewną niską częstotliwością, która to częstotliwość powoduje, że nie darzy nam się. Więc tak, każdy z Was ma tam pięć kartek taki konspekt do tego dzisiejszego spotkania, i ta pierwsza kartka pokazuje nam, kim my tutaj jesteśmy, yy, i co my tutaj robimy. Więc tak tutaj jako kropelka. Jesteśmy tutaj jako to kółeczko, ale jako źródło jesteśmy, jesteśmy tu, jako jedna jedność pole punktu zero, pra początek. Natomiast w tej chwili my budzimy się do życia jako, jako kropelka, tak? I wiedz, że wokół Ciebie jest lustro, które odbija wszystko to, co do tego lustra wysyłasz. Lustro, albo horyzont zdarzeń, tak? Więc e, rzeczywistość jest lustrzana. W tym świecie form jest lustrzana. Wszystko dla ciebie jest lustrem. Każdy człowiek jest lustrem. Każda roślina jest lustrem. Co wyślesz, to do ciebie wróci. Każdy, każde zwierzę jest lustrem. Każdy przedmiot jest lustrem. Każdy minerał jest lustrem. Jesteś w komnacie luster. Tak? tak, jak Bruce Lee. na podłodze lustro, tak, bo są płytki. Mogę je kopać, opluć, ale to, co ja do nich wyślę, to do, to do mnie wróci. I u góry też jest lustro, i po bokach wszystko i wszyscy. Jesteś świadomością tak? w komnacie luster, i wszystko to, co ty wysyłasz, zawsze do ciebie wraca. Tak? Więc trzeba wziąć stuprocentową odpowiedzialność za wszystko, co nas tutaj w życiu spotyka. Niczego nie wypierać, przed nikim, niczym nie uciekać, z niczym też nie walczyć, tak? tylko uznać jako swoje, przyjąć i pobłogosł pobłogosławić, czyli skomunikować się, błogo, błogosławić. Sławić to, to komunikować, rozmawiać, mówić, a błogo to w łagodności. A dotychczas jaka była forma komunikacji z żalem, ze złością, z płaczem? Z krzykiem, z żądaniem, aby to on, ona, oni, ono się zmieniło. Tak? Do tego jeszcze przejdziemy. Więc, jeszcze raz. Jesteś źródłem, jesteś wszechoceanem, tak? Form, i jesteś tą kropelką. Ale odzyskujesz swój potrójny status, tak? Czujesz ten, uświadamiasz sobie ten status. Pierwszy krok. Czujesz ten status. Błogo. Tak? Jeśli poczujesz się dobrze, błogo i przejawiasz ten status w komunikacji ze wszystkim, co jest. Nie walczysz, nie boksujesz, tak? tylko okazujesz wdzięczność i szacunek. Wiedząc, że wszystko jest lustrem, to, to wróci do ciebie to, na czym to, co, co wysyłasz po prostu. Wszystko jest jak bumerang. Każde Twoje słowo, każda myśl, każdy uczynek jest jak bumerang. Co wysyłamy, to do, ciebie, to, to do nas wraca. Przechodzimy teraz dalej. Więc cechy rzeczywistości, jaka nas otacza, to po pierwsze ta jednorodność, że z jednego źródła wszystko się wywodzi, wszystko jest ze sobą subtelnie połączone o tym mówi jednorodna teoria pola. Natomiast jednorodna teoria pola dla ciebie. Nie była użyteczna w żaden sposób. Ktoś tam zrobił sobie profesurę, ktoś doktora, ktoś może Nobla, ale dla, dla laika tak nie była użyteczna. Ale od tego momentu jest jedną z podstawowych zasad w Twoim życiu to, gdy, gdy Ty, jako wyższa jaźń, jako wyższa świadomość, umiejscowiasz siebie w tym prapoczątku, w tym źródle. Że to ty podzieliłeś się na siebie i nieskończone ilości części siebie. Jesteś subtelnie ze wszystkim połączony, wszystko jest Twoim bratem i Twoją siostrą. I od tego momentu zaczynasz się inaczej komunikować. Postrzegasz, postrzegasz już nie w oddzieleniu wszystko, tylko w połączeniu. Twoim bratem i siostrą jest i ten Rosjanin, i ten Ukrainiec, i ten Niemiec, i ten Anglik, i ten Żyd, i ten Rom, i nie wiem, kto tam jeszcze. Wszystko. Wszystko, co, co jest, jest częścią ciebie. Także każda roślina, zwierzę, minerał i przedmiot. Dlatego od tego momentu krzywdę sobie zrobisz, jeśli wejdziesz w retorykę złości, żalu, nienawiści do kogokolwiek, za cokolwiek. Tak? Bo wracasz do starego świata. Są dwa, dwa światy. My sobie tutaj po, po przerwie odznaczymy te światy, jako ten stary świat i, i ten nowy świat, i po prostu możesz w każdej chwili wrócić do starego świata, świata cierpienia, tak zwanego życiowego nocnika, tak, ale ja nakierowuję ciebie na wyjście z tego starego świata i to wyjście jest poprzez inne postrzeganie i inną komunikację. Natomiast zawsze będziesz miał możliwość powrotu do starego świata, ale tam to jest ten stary świat, to jest cierpienie, to są ograniczenia, tak? To są braki, tak? Natomiast nowy świat to jest świat dostatku. Zaczynasz z całkiem innego poziomu być karmiony. Tutaj w tym starym świecie o wszystko trzeba walczyć, o wszystkie zasoby, jedni z drugimi walczą. Wszyscy są podczepieni pod różne systemy udoju energii, tak? Bo my mamy ogromną ilość energii w tych ciałach fizycznych. Jesteśmy jak biobateryjki, tak? Natomiast w momencie gdy nie znamy swojego pochodzenia, tak, nie znamy, że nie wiemy, że jesteśmy źródłem i nie czujemy tego połączenia, to my jesteśmy podczepieni pod pewne systemy udoju energii, pewne pasożytnicze systemy. Są to systemy egregoryczne, które wodzą nas za nos, zwodzą, tak, zwodzą pokazują pewne informacje, wywołują w nas emocje, tak, i w momencie, gdy wchodzimy w pewne stany emocjonalne, to my jako biobateryjka, jako kropelka, jako kropelka źródła, ale w, w odzieniu ludzkim jesteśmy taką biobateryjką. Poddawani jesteśmy udojowi energii i wtedy przestaje nam się darzyć, bo nie mamy energii na, na kreowanie dostatniego swojego życia. Więc podstawowa zasada: wszystko jest z jednego źródła. Ty jesteś tą najwyższą istotą, yy, istotą, jesteś istotą duchową przede wszystkim. A tutaj w tym doświadczeniu jesteś istotą duchową, kropelką istoty duchowej w formie ludzkiej. Rzeczywistość wokół ciebie jest rzeczywistością iluzoryczną. W pewnych filozofiach mówi się, że jest to maja, ułuda, iluzja, tak? Chodzi o to, że ta rzeczywistość wokół ciebie jest... Yy, może być dla ciebie rajem na ziemi albo piekłem na ziemi, tak? I tylko od tego, czy ty śpisz i postrzegasz wszystko w oddzieleniu, i komunikujesz się emocjonalnie ze swoimi braćmi i siostrami, czyli z krzykiem, z krzykiem komunikujesz się, z żalem, ze złością, z pretensją, mówisz, że to jest ich wina tak? i że to oni mają się zmienić, to jeśli tak się komunikujesz, to kreujesz sobie piekło na ziemi, tak? a my tutaj będziemy się prze, przeprogramowywać na inną. Formę komunikacji, więc ta rzeczywistość, ta iluzja może być dla ciebie rajem na Ziemi albo piekłem na Ziemi. To jest pewna macierz kreowania tak, i smakowania swojej własnej kreacji. Ty tutaj, jeśli śpisz, to też kreujesz, tak, ale poprzez egregory coś, czego nie chcesz, czyli dużo, dużo cierpienia dla siebie i dla innych. Natomiast w momencie, gdy się budzisz, ta macierz kreuje dla ciebie wszystko, co najlepsze. I Ty wybierasz poprzez taką podstawową zasadę związaną z nawigacją Twoją energią, bo masz przeogromną ilość energii, Ty masz moc kreacji, której nie mają te wszystkie systemy pasożytnicze. One muszą przejąć Twoją poprzez zwiedzenie, przejęcie Twojej uwagi, przez to Twojej energii, przejmują Twoją energię i kreują sobie dobrze, a Tobie niedostatek. Tak? Natomiast Ty, gdy zaczniesz świadomie zarządzać swoją, energią, poprzez świadomą uwagę, poprzez wycofywa, świadome wycofywanie uwagi, bo narzędziem obserwatora jest uwaga, tak? Za tą uwagą, to jest narzędzie do nawigacji energią, tak? Gdy wycofasz energię, prze, prze, przesuniesz tą energię, zainwestujesz w co innego, tak? I wesprzesz jeszcze, tak? W pewien sposób kreujesz to, co chcesz. Więc tak, rzeczywistość jest iluzoryczna, możesz mieć tu raj na ziemi, możesz mieć piekło na ziemi. Yy, rzeczywistość, ta iluzja ma funkcję lustra, odbija wszystko to, co do lustra wysyłasz. Tak? Więc wiedząc, że wszystko jest lustrem, zaczynamy z, z od tego momentu, już stajemy się dobrym człowiekiem, bo po pierwsze, gdy wiesz, że wszystko jest Twoim bratem i siostrą, i lustrem jednocześnie, stajesz się dobrym człowiekiem, bo nie robisz już krzywdy. Krzywdy komukolwiek, czemukolwiek, tak, nie czynisz tego, bo wiesz, że krzywdę sobie zrobisz. I wiesz, że wszystko do, do ciebie wróci. Zaczynasz się komunikować w szacunku. Okazując, obdarowując szacunkiem wszystko i wszystkich. I wdzięcznością, i miłością, i akceptujesz różne formy, odmienność form, akceptujesz tak. Akceptujesz, że są i wysocy, i niscy, i grubsi, i chudsi, i uzębieni, i bez zębów, i, i kudłaci, i łysi, że są różni, tak? I pozwalasz im być takimi, jakimi są. Rzeczywistość za lustrem jest wielowariantowa. To jest tutaj pokazane dobrze na tym wykresie, że jeśli jesteś tutaj, ty jako ta kropelka, w formie, tak, przed tobą, wokół ciebie jest lustro. To jest sferyczne lustro, tak naprawdę. To za lustrem jest nieskończona ilość wariantów, nieskończona ilość alternatywnych linii życia. Nieskończona ilość. I w, taki, w takim dużym skrócie, te linie życia, które ty sobie wybierasz i między którymi przeskakujesz, te linie życia dzielą się, to są takie dwie podprzestrzenie. Od poziomu 200, od tej kalibracji według Hawkinsa 200 jest. O 200 w dół, to jest pod przestrzeń tego starego świata, świata cierpienia, świata, gdzie człowiek walczył, albo uciekał, albo wchodził w jakieś kulty, tak, świat strachu, świat cierpienia, świat pełen złości, żalu, pretensji i nienawiści, gdzie tak się komunikowaliśmy i tak byliśmy programowani między innymi poprzez Egregory, które miały media w swoich rękach i nadal je mają, ale ty masz świadomość i masz. Masz teraz możliwość świadomego wycofania uwagi. I to, co jest przedmiotem strachów, przedmiotem retoryki mediów, przestaje na ciebie oddziaływać, gdy ty tylko wycofasz uwagę. I może to się wydaje, że to jest jakaś bajka, ale jak sobie uświadomisz podstawową zasadę w fizyce kwantowej, że cząstki elementarne w polu obserwatora zachowują się zgodnie z jego uwagą. Zgodnie z jego przeważającym przekonaniem, zgodnie z jego zamiarem, tak? Jeśli ty tylko zmienisz przeważające przekonanie, że dotychczas wszystko mi zagraża, a teraz zmieniasz przekonanie, wszystko mi służy, wszystko mi sprzyja, wszystko się mną opiekuje, wszystko mnie wspiera, wszystko mnie karmi, tak? To, ta, to nie ma innego wyjścia, tylko tak się zaczyna zadziewać w Twoim, w twoim życiu. Także cząstki elementarne w polu zachowują się zgodnie z przeważającym przekonaniem obserwatora. Rzeczywistość wielowariantowa, czyli za lustrem jest nieskończona ilość jakości Twojego życia. Możesz mieć coraz to gorsze jakości życia i coraz to lepsze jakości życia. Jesteś takim surferem skaczącym po tych liniach życia. Z każdym uśmiechem jesteś tu, tu się zbliżamy do raju na Ziemi, a tu się zbliżamy do, do piekła na Ziemi. Tak? Z każdym uśmiechem przeskakujesz tu, z każdym żalem do kogoś za coś nurkujesz do nocnika. Tak? Z każdą wdzięcznością okazaną bezinteresownie wyskakujesz na powierzchnię i chwytasz trochę powietrza. Tak? Włączysz telewizor i tam postraszą cię jakimś, jakąś, jakimś wirusem, albo yy, zimą stulecia, albo nie teraz, to chyba suszą stulecia cię postraszą. Jeśli kupisz to, to nurkuj, bo wejdziesz w strach, nurkujesz znów do nocnika. Więc byliśmy surferami nieświadomymi. Często surfowaliśmy tak naprawdę między dnem nocnika a, a krawędzią nocnika. A chodzi o to, żeby wyjść z tej gry, nie być, nie być w, po prostu w tej przestrzeni, tylko się przelogować. Więc są jakby dwa światy. Tutaj na koniec na tej grafice pokażę ten stary świat. To, to jest świat, gdzie komunikacja, postrzeganie jest dualne, że wszystko jest oddzielone od wszystkiego, oni mi zagrażają, to oni powinni się zmienić, i my, gdy mamy do nich żal. Tak, żal to trzyma nas na tej linii życia. Jak mamy złość, jak mamy pogardę, jak mamy nienawiść. Czyli postrzeganie dualne wszystko w oddziel oddzieleniu, i komunikacja emocjonalna. Żal, złość, pretensja. Nienawiść, więc tak naprawdę ta przestrzeń to jest bank nieskończonej ilości cierpienia w potencjale dla ciebie, z którego czerpałeś. W momencie, gdy postrzegałeś dualnie i komunikowałeś się z emocjami, czerpałeś pełnymi garściami. Wyrażałeś pogardę, byłeś pogardzany, złościłeś się, złoszczono się na ciebie. Kogoś skrzywdziłeś, krzywdzono Ciebie, bo wszystko jest twoim lustrem. Tak? Wszystko, co wysyłałeś. Do ciebie wracało. Teraz świadomie wylogowujesz się z tego banku. Jak w każdym banku jest login i jest hasło, tak? Zapominamy, że login do tego banku to było postrzeganie dualne tak? i hasło do tego banku to były emocje jak żal, złość, pretensja, nienawiść. Tak? Zapominamy, wylogowujemy się i przelogowujemy się do tego banku. Gdzie tutaj masz nieskończone ilości coraz to lepszych jakości życia dla ciebie. Login do tego banku, do tego subkonta, tak? To jest postrzeganie jednorodne. Jesteś źródłem wszystkiego, jesteś subtelnie połączony ze wszystkim, co jest. Wszystko jest Twoim bratem i siostrą. A hasło? Hasło to wdzięczność, to szacunek, to akceptacja, to miłość. Wyrażane w komunikacji ze wszystkim, co jest. I zmieniasz częstotliwość, a pochodną tej częstotliwości jest inna jakość rzeczywistości. Bo to, co widzisz, ta, tą, tą iluzję wokół ciebie, to ta iluzja jest projekcją twojego wnętrza. To jest pewien, pewien iluzoryczny, holograficzny świat. Tak? To jest świat zewnętrzny. Tak? Ale pra przyczyna jest w tobie. Ta, jaka częstotliwość jest w tobie, tak darzy ci się na zewnątrz, darzy albo, albo nie darzy, tak? Więc ten świat jest projekcją Twojego wnętrza i trzeba zadbać o to swoje wnętrze, tak? I właściwie postrzegać i właściwie się komunikować. Czyli rzeczywistość za lustrem jest wielowariantowa. Chodzi o to, żeby się wylogować z tej przestrzeni, przelogować do, do tej przestrzeni, czyli wgrać sobie pewne programy, czyli zamienić jedne programy w drugie. Geometria fraktalna, w odróżnieniu od Euklidesowej, że jest mikro, jest takie jak i makro, że to jest takie samopodobne na tych różnych skalach. Dla nas istotnym będzie może tylko to, że, żeby, że jesteś ty i twój mikroświat tak? ten twój mikroświat to jest twoja rodzina, twój dom rodzinny, tak? twoi sąsiedzi, twoje miejsce pracy i jest ten świat na zewnątrz. Na zewnątrz, to znaczy co tam się dzieje w Londynie, co tam się dzieje w Waszyngtonie, może w Kijowie, może w, Oskwie, w Moskwie, może w Warszawie, więc ten świat na zewnątrz chodzi o to, żeby na teraz zaniechać, zaniechać wpływu na świat zewnętrzny, zaniechać wpływu i wycofać w ogóle uwagę z tego świata zewnętrznego, wycofać Uwagę. Jeszcze raz przypomnę, Twoja moc kreacji, Twoja energia płynie za Twoją uwagą. Tam, gdzie Twoja uwaga, na czym skupiasz swoją uwagę, tam płynie Twoja energia. Jeśli Twoja energia, jeśli Twoja uwaga przejęta przez telewizję, przez internet, yy, przez radio yy, jest yy, skupiona na konflikcie, na froncie wschodnim, tak. I wchodzisz w emocje, w związku z tym kibicując jednej albo drugiej stronie, nieważne której, ale jeśli przedmiotem obserwacji jest konflikt i pojawiają się emocje, ty kreujesz przedmiot swojej obserwacji w swoim życiu. Konflikt. Nie, konflikt może być z mężem, z żoną, z teściem, z teściową, z sąsiadem w miejscu pracy. Przedmiot obserwacji zaczyna się pojawiać w Twoim mikrofraktalu. Więc. Yy, Zachęcam do tego, że, bo jest ten mikro i makrofraktal, tak? Wycofać uwagę na makrofraktal, z makrofraktala, tak? Wycofać swoją uwagę, przez to uzyskujesz ogromną ilość energii. Nawet ludzie chorzy, którzy przestaną tylko oglądać telewizję, tak? To szybciej wyzdrowieją, szybciej wrócą, bo, bo nie będą się stresować, nie będą się złościć, nie będą wchodzić w żal czy w smutek, tak? Bo bo tam retoryka mediów jest taka, że cały czas są niskowibracyjne informacje przekazywane do oczu, do zmysłów, do detektorów. To są detektory tak? obserwatora. I w momencie, gdy uwaga wzrokowa albo słuchowa, w przypadku radia, jest przejęta przez właściciela mediów, który sprzedaje jakąś niskowibracyjną informację, to ten właściciel mediów ma energię tego człowieka. Gdy ten człowiek się wkurzył, tak, to jego energia idzie. Jak, jak płynie energia, zobaczcie. Gdy ty rano sobie wyśpisz się, pospacerujesz, porozmawiasz mile, pójdziesz boso do ogródka, tak, posłuchasz ptaszków, ucieszysz się, zachwycisz się kwiatkiem albo tym ptaszkiem, tak, to wibrujesz na poziomie załóżmy tysiąca. Ale wrócisz do domu. I włączysz telewizor, to jak włączysz telewizor, to jakie informacje są w telewizorze? Na po... Zawsze straszące, zawsze jakiś dramat, jakaś katastrofa, jakieś zagrożenie. Czyli sprzedają strach. Tu jesteś na poziomie tysiąca, ale włączyłeś telewizor i sprze... kupiłeś strach. Strach jest na poziomie stu. To ile jednostek energii odpłynęło od ciebie, jeśli jesteś w notorycznym strachu? 500. Bardzo, 500. bardzo dużo, maksymalnie 900, tak? Bardzo dużo energii, tak? Potem jeszcze, jeśli bierzesz udział w jakichś rytuałach, tak? politycznych, że się emocjonujesz przed jakimiś wyborami, albo pójdziesz na ceremonię rytualną, co niedzielną, i tam jest obowiązek przywalenia się w grasicę i rzucenia na siebie klątwę, tak? To wina jest na poziomie jakim? 30. 30, tak? To jeszcze bardziej. Najpierw w telewizji dałeś się udoić z energii, tak? Potem przywaliłeś się w grasicę jeszcze, jeszcze więcej, zostałeś dodojony, tak? Ale to jeszcze nie wszystko po przywaleniu się w grasicę, bo jeszcze obserwujesz, jesteś obserwatorem, czyli uczestnikiem i zasilającym akt kaźni i morderstwa człowieka w drodze krzyżowej, tak? No, a potem jeszcze, jak ktoś bierze udział w akcie spożycia krwi i ciała, kanibalizmu, tak, to już jest całkiem dodojony z energii. Chodzi o to, żeby nie brać udziału, wycofać uwagę z tych różnych ceremonii. I teraz tylko na koniec. Jesteś wszystkim i wszystko jest Tobą. I te systemy, które doją energię, są też częścią Ciebie. Są pewnym istotnym elementem w tym całym procesie wybudzenia. One były potrzebne, one są potrzebne tym, co jeszcze się nie wybudzili, bo ta tak zwana ciemna strona, te systemy egregoryczne, poprzez wbijanie szpilki w, tyłe, w tylną część awatara i wywoływanie cierpienia u, u, w tym awatarze, dopiero poprzez to cierpienie, kropelka się budzi. Tak? Potrzebne było to cierpienie. Było. Więc wdzięczność do tej ciemnej strony masz do wyboru. Tylko wiesz, że darzyć ci się będzie tak, jak się skomunikujesz. Masz do wyboru. Możesz pogardzać ciemną stroną, ale wiedz, że po pierwsze jest częścią ciebie, jest twoim lustrem. Wyślesz pogardę, co do ciebie wróci. To, to co się sieje, to się zbiera. Tak? Możesz walczyć z ciemną stroną, ale ona ma wszelkie możliwe oręża. Ma wojsko, Policje, służby celne, więzienne, podatkowe, skarbowe, komornicze. Jak chcesz walczyć, proszę bardzo. Ale kto mieczem wojuje, od miecza ginie, tak? Pokochaj, niepokochane, pokochaj tą ciemną stronę, a wychodzisz z pewnej gry, w której, w której byłeś ogrywany, tak? Ta gra to jest trochę tak jak w szachy, tak? W tym starym świecie są pionki w grze i królowie, czy hetmani, tak? Jedni i drudzy są w grze, jedni i drudzy są ogrywani, tylko tyle, że hetman ma trochę więcej, a pionek ma okruchy spod stołu, tak? Ale nadal jedni i drudzy są w grze, tak? Ży, żywią energią się jednych i drugich egregory mają najwięcej. Natomiast spod, z tego, co, czyli ze stołu, z suto zastawionego stołu wszystko mają egregory, ale to, co spadnie z, po, pod stół, te okruchy, to już o walczą hetmani, królowie, z pionkami w grze. Pionki dostają okruchy z okruchów, a te większe okruszki dostają królowie, ale nadal są w grze. Chodzi o to, żeby wyjść z gry, nie być ani pionkiem, ani królem, nie piąć się w żadnej hierarchii, czy to mundurowej, tak, czy to urzędniczej. Czy to politycznej, czy to kapłańskiej, wyjść z tego, nie, nie, nie gonić tutaj w tych hierarchiach, wyjść i przejść do tego świata, aby stać się magiem. Mag postrzega inaczej. Mag nie musi walczyć, bo mag, będąc w połączeniu ze źródłem, z ziemią i ze wszystkim, co jest wokół siebie, jemu wszystko służy i wszystko sprzyja. Tak jak tu jest ograniczona w tym starym świecie ograniczona ilość dóbr, tak tu jest nieograniczona ilość dóbr. Tutaj mając przekonanie, że wszystko mi służy, wszystko mi sprzyja, nie trzeba zwalczyć z kimkolwiek nic nie zagraża tutaj. I tu wszystko wspiera tego człowieka, który ma tylko określoną częstotliwość, a ta częstotliwość jest związana z postrzeganiem jednorodnym i z komunikacją, gdzie on ciągle wyraża wdzięczność, szacunek. Akceptację i bezwarunkową miłość do wszystkich, ale w szczególności do tej tak zwanej ciemnej strony. Mag nauczył się świadomie kochać nieukochane i utrzymuje ten stan i błogosławi wszystkim i wszystkiemu, w szczególności ciemnej stronie. Tak? Utrzymuje się na wysokiej częstotliwości, bo ta ciemna strona jest częścią jego. Utrzymuje się na wysokiej częstotliwości, a na tej częstotliwości, będąc w połączeniu. Wszystko służy i wszystko sprzyja. To tyle w tej pierwszej części. Wdzięczność za uwagę.